Jest wcześnie rano, ja jestem już nad Zalewem Kronoskim. Wcześnie dlatego, że tu jeszcze nie ma tyle ludzi. Wiadomo, jest lato, są ostatnio bardzo konkretne upały i masę ludzi tutaj po prostu się kąpie. Naturalna rzecz, prawda? I teraz o tej godzinie jeszcze tutaj prawie nikogo nie ma, bo urzędkarze są na pewno, jak zawsze, wiadomo. Co ja tutaj robię? Będę dziś szukał naturalnego korzenia, takiego, wiecie, z wody, z jeziora. Pochodzę wzdłuż brzegu, tutaj Zalewu Kronoskiego i zobaczę, może coś ciekawego się znajdzie. Zobaczmy, czy da się coś fajnego znaleźć za zupełną darmochę. Trzeba znaleźć sobie jakąś dobrą miejscówę. No nie wszędzie drewno leży gdzieś tam blisko przy brzegu, żeby to łatwo sięgnąć i się nie skąpać. No zobaczmy, gdzie tutaj coś wyhaczymy. Połazimy wzdłuż brzegu. Zobaczymy, co się da zrobić. Tu jest takie fajne zejście. Bardzo często zajęte, bo wędkarze tutaj właśnie sobie lubią przesiadywać, ale dzisiaj tam nikogo nie ma. Ale to też tutaj raczej z korzeniami będzie słabo. No nie korzeniami, z drewnem generalnie. To jakieś gałęzie, wiesz, też mogą być namoczone porządnie. Tutaj chyba no nie za bardzo coś widać, nic nie widać. Druga miejscówka też zazwyczaj obsadzona przez wędkarza, ale się jest wcześnie. Nikogo jeszcze nie ma, ale to chyba nie jest norma. Po prostu taki dzień, że udało się, że jest pusto. No tutaj, jeśli chodzi o korzenie, to też raczej słabo. Nic tu nie znajdziemy. Lipa. Trzeba iść kawałek, tutaj taki dość stromy ten brzeg. Nie chciałbym tam wchodzić, można się łatwo skąpać, zsunąć, do tego robale, kleszcze, pająki i inne sprawy. A ja nie przepadam za robalami. O, tutaj coś może, łatwe dojście, ale łatwe dojście i piach równa się plaża, czyli tutaj się kąpią takie, wiecie, dzikie kąpielisko. To zazwyczaj pełno ludzi jest, no jak jest gorąco, to się tu kąpią. Woda jest tu przy brzegu dość płytka, więc jak jest gorąco, to zawsze są tu ludzie i woda jest niestety mocno zmętniała. Ale kawałeczek dalej tutaj już. No ale to tak blisko tamtej plaży, to i tak ta woda jest tutaj wszędzie już tak naprawdę mętna. Teraz po tylu dniach tych kąpieli to na pewno jest mętna woda, co widać. Teraz tutaj gdzieś zanurkujemy, to sobie zobaczycie. Trzeba przejść przez te chaszcze z kleszczami. Tutaj takie, widzicie, miejsce na ognisko, widać, ktoś sobie ognisko, no ładna miejscówka taka, no przyjemna, powiem wam, ładnie tutaj bardzo. I tutaj coś może być, tutaj w tych chaszczurach. O, tutaj jest korzeń, jest pod spodem korzeń, tak umownie mówię korzeń, bo to jakiś kawałek drewna jest, pewnie gałąź, a nie korzeń, ale tam jest, o, tutaj go widać, jest. Trzeba go teraz wydobyć i się nie skąpać. No i zobaczcie, jak ta woda jest mętna. Nie dość, że zielona, to jeszcze po prostu widoczność żadna. Ale korzeń jest. Zapuściliśmy tutaj kamerkę pod wodę. No nie cierpię tej kamery, to GoPro 7 czarne. Niby miał być wypas, no to ładnych parę lat temu, to już jest starszy model, ta słowa dziesiątka jest najnowsza. No nie jestem zadowolony z tej kamery. W kiepskich warunkach oświetleniowych to jest dramat, a nie jakość obrazu. No ale to pod wody to się akurat nadaje. I jak widać, drewno jest. Wystarczy je wydobyć. Z wody opłukać, wyczyścić, pełno osadu na nim. Ryby widać nawet.
Jest kawał gałęzi. Zobaczymy, czy zdrowe, niespróchniałe, czy twarde. Nie śmierdzi, czyli tam nie gnije. Czasami dość mocno cuchnie, jest takie miękkie, gnijące. Trzeba całość dokładnie oglądnąć. Coś tu jeszcze można znaleźć przy pomocy tej gałązki następną. O, widzicie. Jest nowy patyk. Spory. Niezbyt ciekawy kształt. No i w trochę gorszym stanie już tutaj. Już taki mocno spróchniały. Nie wiadomo, co to za gatunek drewna. No, przypuszczam, że mogła być to brzoza. A brzoza jest lipa, miękkie drewno. Szybko się psuje. Raczej nie bardzo do akwarium. Ale ten tutaj patyczek jak najbardziej, trzeba go jeszcze porządnie oskrobać, wyszczotkować. Szwajcarski scyzor niezniszczalny. Spisuje się w takich akcjach. O, drewno jest twarde, mocne. Wystarczy porządnie wyczyścić, oskrobać z wszystkich fragmentów pozostałości kory i jakichś tam osadów. Dobrze wyskrobać, wyczyścić szczotą, no i jeszcze to ugotować. No jak ktoś ma możliwość gotowania, to super, a jak nie, to wyparzyć, zalać to gdzieś wrzątkiem potężnie osolonym, najlepiej roztwór soli nasycony, czyli tyle soli, żeby to się już nie dało rozpuszczać w wodzie. Czyścimy wszystko, żeby nie miało co gnić, nie miało co w akwarium brudzić. O, jak dobrze oskrobiecie, wyparzycie, wygotujecie, wyszczotkujecie, to się natychmiast nadaje do użycia w akwarium. Jest to drzewo liściaste, tyle widzę, tyle wiem. Nie jest to na przykład sosna. Dlatego nacinam i też wącham, jak czuć, że śmierdzi, no to butwieje, gnije, albo czuć na przykład po prostu żywicę, to też się nie za bardzo nadaje. No i taki kawałeczek można sobie za darmożkę pozyskać. No akurat uroda taka sobie, ja tego nie potrzebuję, zostawię to tutaj. No tylko tak, żeby wam pokazać, jak to mniej więcej się odbywa. Wyciągnąłem, nie potrzebuję, zostawiam. Jak widzicie, okoliczności przyrody niezwykłe. Bardzo piękna miejscówka. Tutaj zwalona brzoza. Obok gałązki fajne, małe, ale raczej na pewno brzozowe, więc do niczego się nie nadają. Ale zanurkujmy, zobaczmy. To takie akwarium biotopowe, nie? No ja nie przepadam za akwariami biotopowymi. Po prostu nie trafiają w mój gust, to tyle. Żadnej filozofii. Ale są ludzie, którym się podobają ciemne wody, takie akwaria właśnie, bardziej mroczne. Ma to swój klimat, nie powiem. No, akurat ja wolę inne klimaty, co nie znaczy, że tamte akwaria również nie są piękne. Ale zobaczcie, jakie to jezioro, tam jest brudna woda. No, wygląda na czystą, ale ryby są, żyją. To chyba jakieś, nie znam się, ale jakieś uklejki chyba. Tak przynajmniej widać, że to uklejki. Powiem wam, taka kamerka to się sprawdza fajnie, jeśli można ją wrzucić do wody, tam ją trochę poruszać, zobaczyć, co tam leży. Łatwiej się wtedy pozyskuje takie kawałki drewna. No, o wiele prościej jest, bo widać, czy warto w ogóle sięgnąć po coś takiego, czy raczej sobie darować. No, ryby tu się dobrze czują. No, przypuszczam, że ta woda się tak trochę oczyści, będzie bardziej przejrzysta, jak już tam skończą się te wakacje. Tu już taka bardziej dzika miejscówka, mocno zarośnięta, tu się nikt nie kąpie, ale za to są wędkarze. Jak są wędkarze, to zazwyczaj jest to właśnie butelki, puszki po piwie, to raczej norma. Nikt inny tego raczej nie zostawił niż wędkarze, bo w takie krzaki to nikt nie wchodzi. Przecież tutaj się nikt nie kąpie, więc raczej na pewno są to wędkarze. No panowie, nie zostawiajcie takich rzeczy, to nie jest problem zabrać ze sobą puszkę po piwie, czy butelkę, czy cokolwiek innego. Niech to będzie piękne dalej miejsce, nie róbmy syfu. O, i widzicie, jak na takim wysięgniku sobie kamerę montuję i plumią do wody i
obserwuję i patrzę potem, co tutaj, gdzie można sobie wyłowić. Bardzo przydatne urządzenie, aczkolwiek jakość tego obrazu jest, jaka jest, sami widzicie. I takie się nasuwa pytanie, czy warto chodzić godzinami i szukać kawałka drewna, czy nie prościej pójść do sklepu, zapłacić parę dziesiąt złotych i sobie kupić po prostu kawałek drewna, czysty, bezpieczny, ładny. No tutaj musicie spędzić kawał czasu, żeby coś fajnego znaleźć. Czy to gra warto świeczki? To zależy, jak jesteście na budżecie, bo na przykład uczycie się i nie macie za bardzo hajsu, no to wtedy oczywiście można pójść, ale jeśli pracujecie i w miarę zarabiacie, no to się warto zastanowić, czy szukać takiego drewna, czy raczej pójść do sklepu. No tu jest taki fajny kawałek, żeby go dobrze wyszczotkować. Jest ten grubsza część, mogłaby się jeszcze nadać, ale ta mała już za bardzo zjedzona. Jak zawsze dziękuję wszystkim wspierającym za to, że jesteście, że pomagacie mi w prowadzeniu tego kanału. Bez was moja praca byłaby dużo trudniejsza. Bardzo wam za to dziękuję. I dziękuję wszystkim za wirtualną kawę. Jeśli ktoś by chciał mnie porwać na taką kawę, to link znajdziecie w opisie pod filmem. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję.